O, tu, 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 tu! Halo! Dawno to. Panie i panowie, raz jeszcze wielkimi brawami przywitajmy reprezentację kobiet w piłce ręcznej. Okazały bukiet dla kapitana Karoliny Kudłacz, pozostałe dziewczyny symboliczna czerwona róża. Pierdol się to, uderzyłeś mnie pierwszy, tak? Ślepy jesteś? Drodzy Państwo, raz jeszcze powitajmy, już mamy cały zespół, teraz sztab szkoleniowy. Jeszcze raz gorące brawa, czwarta drużyna świata przed Wami! Proszę Państwa, w imieniu Związku Piłki Ręcznej w Polsce chciałbym wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego sukcesu, serdecznie podziękować. Dziękuję kibicom, którzy są dzisiaj tutaj z nami. Dziękuję wszystkim kibicom, którzy byli z nami przez okres trwania mistrzostw. Ten sukces nie byłby możliwy bez pomocy wielu organizacji, firm. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Ministerstwo Sportu i Turystyki i wiele innych organizacji, w tym Hummel, pomogły nam osiągnąć ten sukces. Za nami, za mną dziewczyny, których marzenia były nieco większe, ale czwarte miejsce w świecie, 199 Federacji Piłki Ręcznej. To jest naprawdę ogromny, ogromny sukces i za to im bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękujemy prezesowi. Prosimy Rasmussena. Kim, it's also great motivation to next matches, to next games, Olympic games, for example. No. We are just enjoying this tournament. We are so happy that we are home now. We want to go back to our families. We are proud of what we have done. That we achieved fourth place, we wouldn't believe it, 3 weeks ago, before we left. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, jesteśmy szczęśliwi z odniesionego sukcesu, jesteśmy również szczęśliwi, że jesteśmy tutaj już w domu i niedługo spotkamy się z najbliższym. I want to say thank you for all the support, all the supporters that went to Belgrade to support us, also the supporters back here. We could really feel your support and it was very important for us. This has been a long championship. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy nas wspierali zarówno w Belgradzie na miejscu, jak i tutaj w Polsce przed telewizorami. Czuliśmy bardzo tę pomoc. Right now we are very tired, so I will not say any more now, but Merry Christmas and thank you. Myślę, że tego już nie trzeba. Brawa dla Kima Rasmussena. W imieniu zawodniczek mam pytanie. Wszystkich serdecznie. No, chyba do końca jeszcze do nas to nie dociera, że jesteśmy czwartą drużyną na świecie. Rzeczywiście może na naszych twarzach nie do końca tryska radość, ale rzeczywiście liczyliśmy na trochę więcej. Czuję pewien niedosyt, ale być czwartą drużyną na świecie chciałoby bardzo dużo zawodniczek. W imieniu całego zespołu bardzo serdecznie dziękuję wszystkim kibicom, tym, którzy byli w Belgradzie i pozostałych miastach Serbii, również tym, którzy byli
przed telewizorami i kibicowali nam. Dziękujemy za każde słowa, które docierało do nas, do Serbii, przez internet, telefony i innego rodzaju środki masowego przekazu. Chciałyśmy wygrać medal, chciałyśmy go wygrać dla siebie, ale przede wszystkim dla wszystkich Polaków, którzy naprawdę nam kibicowali i my czuliśmy waszą obecność, mimo tego, że byliśmy bardzo, bardzo daleko. Mam nadzieję, że te emocje, które dostarczyliśmy państwu, nie były ostatnimi. Chcemy więcej i mam nadzieję, że przez następne lata dostarczymy tego wszystkim. Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu zespołu. Pięknie dziękujemy kapitanowi zespołu Karolina Kubacz i najlepszy asystent mistrzostw świata.